Zastanów się nad tym, dlaczego ciągle pragniesz, żeby ktoś cię kochał za wszelką cenę. Nawet wtedy, gdy jest nią twoje własne poczucie wartości i twój spokój. Dlaczego nie możesz znaleźć swojej bratniej duszy i za każdym razem, gdy ktoś obdarza cię odrobiną uwagi, pełen nadziei, rzucasz się w objęcia tej osoby, osoby, która w końcu okazuje się nie tym, za kogo podawała się na początku. I dlaczego twoje dotychczasowe relacje nigdy nie były satysfakcjonujące, a ty czułeś się wykorzystany, zawiedziony, a na końcu odrzucony? Dlaczego ciągle powtarzasz ten sam schemat, gdy lata płyną, a ty czujesz presję czasu, która dodatkowo powoduje twój niepokój? Musisz się w końcu dowiedzieć, bo twój strach, że tym razem znowu nie wyjdzie, jest jakby samospełniającą się przepowiednią. To on powoduje, że im bardziej skupiasz się na braku swojego wpływu na to, co się ma wydarzyć, tym bardziej przywołujesz do siebie taki sam scenariusz, co zawsze. Czy przypomina ci to coś? Ile razy powtarzałeś sobie, że zasługujesz na coś lepszego, a kończyło się to tym samym bólem i uczuciem pustki, co zawsze? Czy masz tego dosyć? Jeżeli odpowiadasz sobie tak, to znak, że nadszedł już czas przestać gonić w desperacji za czymś, co powinno przychodzić naturalnie. Nadszedł wreszcie czas, by odkryć, dlaczego tyle razy czułeś się niewidoczny i niedoceniony, jakbyś musiał o miłość walczyć, tak jakby ci się ona nie należała. A co by było, gdybym ci powiedział, że istnieje możliwość i sposoby, abyś już nigdy nie musiał błagać o miłość, byś zmienił ten schemat raz na zawsze? A co jakbyś nauczył się żyć z tym nowym paradygmatem, silnym przekonaniem, że zasługujesz i jesteś wart miłości? Pomyśl, co by się zmieniło, gdybyś znalazł siłę, by przestać błagać o to, co powinno być ci dawane z wdzięcznością i wzajemnością, a nie litością. Mam dla ciebie najlepszą radę, jaką do tej pory usłyszałeś. Po prostu stań od dziś po swojej stronie i zadaj sobie najważniejsze pytanie. Czy naprawdę chcę tak żyć dalej? Czy chcę dalej tak się czuć? W tym materiale pokażę ci, co zrobić, by zerwać z dotychczasowym zaklętym kręgiem, by stać się kimś, kto zasługuje. Zaczynajmy. Jak przestać w końcu prosić o uczucie, dowiesz się z tego, co mam ci do przekazania, a więc wciśnij kciuka i subskrypcję, rozsiądź się wygodnie i wsłuchaj się w te słowa. Życie pokazuje, że osoby, które mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, często stają się ofiarami sytuacji, w których muszą błagać o miłość i bliskość. A więc rozwijanie pewności siebie i pokochanie siebie w pierwszej kolejności to jedne z najważniejszych kroków, które musisz dla siebie zrobić na drodze do szczęśliwego i spełnionego życia. Bo gdy jesteś pewny siebie, przestajesz szukać potwierdzenia własnej wartości w oczach innych ludzi, a to daje potężną siłę i przestrzeń do budowania autentycznych, zdrowych i satysfakcjonujących relacji. Dzięki niezachwianej pewności siebie nie będziesz musiał już walczyć o miłość, bo przyciągniesz osoby, które zechcą być z tobą, ponieważ zobaczą w tobie to, co masz wartościowego, czyli coś, co kusi najbardziej, niezachwianą wiarę, że wszystko będzie wspaniale. To zadziała na inne osoby jak magnes. To najtrafniejsza definicja pewności siebie. Spytasz, jak to zrobić, czy to jest w ogóle możliwe w mojej trudnej sytuacji? Odpowiem tak, jak stoicy często mówili o miłości do siebie w kontekście szacunku do własnej wartości i dążenia do harmonii wewnętrznej. Przykładowo Seneka radził, najpierw naucz się kochać siebie, a wtedy pokochają cię inni. Ten filozof podkreślał, że miłość własna nie polega na ślepym samouwielbieniu, ale na zrozumieniu własnej wartości i akceptacji swoich słabości. To doprowadzi cię do spokoju wewnętrznego i większej zdolności do nawiązywania głębokich relacji. Życie pokazuje nam, że osoby, które mają bardzo niskie poczucie własnej wartości, często stają się ofiarami sytuacji, w których muszą błagać o miłość i bliskość. Brak pewności siebie sprawia, że czyjaś uwaga ulecza tylko na chwilkę pustkę i brak samoakceptacji wewnętrznej.
a po jakimś czasie zabawa zaczyna się od początku. Dopóki ty sam nie uświadomisz sobie tej powtarzającej się wciąż prawidłowości, nie będziesz w stanie ruszyć z bocznego toru, na którym zaparkowałeś. Już dziś podjęcie niełatwej, ale koniecznej decyzji i rozpoczęcie pracy z całych sił w celu zdobycia pewności siebie może zmienić twój życiowy kierunek. Może wznieść twój byt na poziom satysfakcji i rozkoszy każdego dnia. Aby zachęcić cię do tego wyzwania, zebrałem w tym filmie wiele wskazówek, które mogą być drogowskazem dla ciebie, jak osiągnąć te cele. Po ich wysłuchaniu będziesz w stanie stawiać pierwsze kroki w celu uzdrowienia swojego niedowartościowanego ja. Pamiętaj, że jesteś cudem i zasługujesz na wszystko, w tym na miłość. Wiedz jednak, że uzdrawianie pewności siebie to proces. Nie oczekuj, że wszystko zmieni się z dnia na dzień. Bądź cierpliwy i wytrwały, a z czasem zaczniesz widzieć zmiany. Jestem przekonany, że potrafisz. Poczucie własnej wartości to fundament, na którym sięgniesz po twoje cele i odważnie weźmiesz to, czego pragniesz. Również miłość. Takie nastawienie ułatwi ci budowanie trwałych więzi z ludźmi, które są oparte na autentyczności i wzajemnym szacunku. Gdy znajdziesz w sobie tę siłę, przestaniesz zabiegać o uwagę i akceptację innych, bo sami zobaczą, ile jesteś wart. Po pierwsze, skoncentruj się na swoich mocnych stronach. Każdy ma mocne i słabe. Ty też je masz. Skup się na nich i tam skieruj swoją rozproszoną dotąd uwagę. Konsekwentnie i powoli osiągaj swoje cele, w których pomogą ci twoje mocne strony. To wymaga uwagi na sobie, selekcji swoich działań oraz koncentracji i skupienia. Ćwicz te umiejętności każdego dnia. Ludzie szybciej osiągają swoje cele, gdy ich uwaga nie ulega rozproszeniu. Pamiętaj, wzrost nie musi być szybki. Najważniejsze jest nie tracić z oczu punktu docelowego. Codziennie powtarzaj swoją wybraną mantrę. Ona powinna być twoim priorytetem. Skupienie i precyzyjny plan odciągną cię skutecznie od nieposkładanych myśli, które do tej pory były w chaosie, i to one popychały cię do szkodliwych wzorców myślenia. Kiedy zaczniesz osiągać swoje cele albo kiedy już tylko znajdujesz się w samym procesie przemiany, zaczniesz budować własną wartość i moc oraz poczujesz w końcu, jak wzrastasz. Po drugie, otocz się pozytywnymi ludźmi. Ci, z którymi spędzasz czas, mają bardzo duży wpływ na twoje samopoczucie. Otocz się takimi osobami, które cię wspierają i wierzą w ciebie, które wnoszą dodatnią wartość do twojego życia, kibicują ci i wierzą w każde twoje przedsięwzięcie oraz będą też wspierać cię w poszukiwaniu swojej drugiej połówki. Natomiast wyeliminuj ze swojego otoczenia tych, którzy są sceptyczni, wątpią w twoje powodzenie lub nawet podświadomie życzą ci źle. Wiem, że to może być bolesne, ale po jakimś czasie sam zobaczysz korzyści płynące z nowego stanu rzeczy. Kolejną, a może podstawową kwestią jest miłość do siebie. Miłość do siebie to niezbędny krok w pozytywną stronę. Ona nie jest egoizmem, ale naturalną troską o własne dobro. Jest to najmądrzejsza inwestycja w swoje życie, napisał Marek Aureliusz. Miłość i akceptacja do samego siebie to podstawowa cecha zdrowego i szczęśliwego bytu. Gdy zaakceptujesz siebie takim, jakim jesteś, ze wszystkimi swoimi mocnymi i słabymi stronami, doda ci to skrzydeł i pewności siebie. Już nigdy nie będziesz musieć porównywać się do innych i oceniać siebie negatywnie, będziesz za to myśleć o sobie z szacunkiem i przyznasz sobie prawo do popełniania błędów. Miłość i akceptacja do samego siebie są również bardzo ważne, a nawet najważniejsze właśnie w relacjach z innymi ludźmi. Bo jeśli nie kochasz siebie, to nie możesz też oczekiwać, żeby ktoś ciebie pokochał. Jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować siebie, to będziesz mieć trudności z zaakceptowaniem kogoś u twego boku, jak również trudno ci będzie im uwierzyć, że ktoś cię pokocha bezinteresownie. Kiedyś byłem osobą bardzo niepewną siebie.
Porównywałem się do innych i zawsze czułem, że nie jestem wystarczająco dobry. To sprawiało, że miałem problemy z relacjami, jak też to, że swoje potrzeby stawiałem na ostatnim miejscu. Dlaczego samomiłość jest tak ważna w relacjach? Znajduję często opinię, że powinna być priorytetem, bo na tej podstawie buduje się przecież związki. Kochaj siebie, by ktoś cię pokochał. To klucz do twoich problemów. Kochaj się najmocniej na świecie, bo na to zasługujesz. Oto kilka powodów, dla których samomiłość jest ważna. Ona pomoże ci wybierać tylko zdrowe relacje, bo jeśli pokochasz siebie, to będziesz bardziej skłonny do wybierania partnerów, którzy również będą cię szanowali i doceniali. Pomoże ci również radzić sobie z trudnościami w relacjach romantycznych, bo kiedy pokochasz siebie, będziesz bardziej odporny na negatywne emocje, takie jak zazdrość, uraza czy gniew. Pomoże ci również być bardziej autentycznym w relacjach, bo gdy pokochasz siebie, będziesz mniej skłonny do ulegania wpływom innych osób, do ustępstw, do utraty pewności i nadziei, a bardziej skłonny do wyrażania siebie. Kolejną wskazówką, która będzie dla ciebie pomocna, jest fakt, że miłość z perspektywy stoickiej to ważna decyzja, za którą stoi praca. Stoicyzm uczy, że szczęście jest w naszych własnych rękach i że nie powinniśmy uzależniać się od żadnych zewnętrznych okoliczności. Dotyczy to również miłości. Z punktu widzenia stoickiego miłość to świadomy twój wybór. Nie jest to coś, co ci się po prostu przydarzy, ale jest czymś, co możesz aktywnie kształtować. Kiedy zdecydujesz się pokochać kogoś, to zrobisz tak, ponieważ docenisz tę osobę za jej wartości, osobowość i istotę. Miłość to nie uczucie, lecz decyzja, którą podejmujemy każdego dnia, powiedział Seneka. Miłość to więc nie tylko emocje, na których będziesz się wznosić, ale także czyny wymagające od ciebie codziennego, praktycznego zaangażowania. Gdy już zaczniesz szukać partnera życiowego, powinieneś zatem nie tylko polegać na swych uczuciach, ale także na zdrowym rozsądku. Musisz przede wszystkim zadać sobie pytanie, czy osoba, w której się zakochujesz i chcesz się związać, dzieli z tobą te same wartości i cele. Gdy szukasz swojej przysłowiowej drugiej połówki, powinieneś zastanowić się, jakie ideały są dla ciebie najważniejsze. Wartości, które będziecie dzielić wspólnie, to drogowskaz i przewodnik oraz gwarant dobrego związku, bo one pozostaną z wami na dłużej i będą fundamentem, który scala, gdy fizyczna namiętność będzie wygasać. Dzięki takiemu fundamentowi nie będziesz musieć już nigdy prosić o miłość, bo ona będzie mocno ukorzeniona we wspólnych walorach, które dzielicie. Jeśli znajdziesz taką osobę, która je podziela, będziesz miał większą szansę na stworzenie szczęśliwej przyszłości. Prawdziwa miłość, na którą warto czekać, nie wymaga błagania ani zabiegania o uwagę. Związek oparty na wspólnych wartościach i celach daje stabilność i pozwala wzrastać obu partnerom w atmosferze szacunku i wsparcia. Jednak kluczem do takiego związku jest przede wszystkim samomiłość, wewnętrzna siła, którą będziesz czerpać z akceptacji i docenienia siebie. Gdy pokochasz siebie i poznasz swoją wartość, przestaniesz szukać miłości na siłę. Staniesz się bardziej świadomy swoich potrzeb i gotowy przyciągnąć relację, która będzie oparta na głębokim porozumieniu. Dzięki temu unikniesz wielu rozczarowań. Taka autentyczna więź budowana jest nie tylko na chwilowej fascynacji, lecz na solidnym fundamencie, który wesprze was oboje nawet wtedy, gdy emocje ulegają turbulencjom i zmianom. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Napisz mi w komentarzu, czy podzielasz mój punkt widzenia. Dziękuję za wszystkie uwagi i życzę szczęścia na drodze rozwoju osobistego i szukaniu spełnienia, czy to w pojedynkę, czy we dwoje.